Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pack and Play. Tym razem moim przeciwnikiem będzie Jacob, także siemanko. Cześć, witajcie. I pamiętajcie, że pod spodem w opisie macie taki fajny link, który odeślę was do odcinka, który nagraliśmy na kanale Jacoba. Coś nowego, coś fajnego, śmiesznego dla was, gorzej dla nas. Ale zobaczcie. Ale dzisiaj skupmy się na pozytywach. A, no dobra, okej, niech tak będzie. Słuchajcie, otworzymy tradycyjnie 7 paczek po 7,5 tysiąca albo po 150 FIFA points, jak kto woli. Zbudujemy z tego składy, oczywiście kto przegra, ten quicksellie wszystko. Bardzo proste, przyjemne, otwieramy, nie? Ale lecimy, no to moja paczka pierwsza już. Za 150. Już się otwiera. No dobra. Zaczynam jak zawsze, czyli wspaniale. Bardzo śmieszne, kurde, bardzo śmieszne Jones, wiesz? Trafiłem środkowego obrońcę z Premier League. Dobra, może lecieć druga. No to leci druga. I teraz taka legenda, proszę. Oj człowieku, grałbym na autobusie cały mecz. To fajny zawodnik, szybki. Ja pierdzielę. Jaki troll zasrany. Troll, myślałem, że trafiłeś coś dobrego. Nie, ale zobaczyłem pewną kombinację i pomimo tego, że wiedziałem, że to nie jest to, to na chwilę mi wszystko zastopowało się. Trzecia paczucha, Harry Kane na paczce. A, w sumie się nie śmieję. No nie, no serio. O! O, no dobra. Fajne trafy. Dobra, to może być mój klucz do zwycięstwa w tym meczu. W każdym razie, mam wyzerować wszystkie te FIFA pointsy. No to nie, właśnie. Non-rare, no nie. O proszę. No to on trzeźwy? Piąta, tak. Znowu ten Harry Kane ciągle na paczce, no. To co, otwieramy? Tak, już otwieram. A flara taka niezbyt. Ja nienawidzę tych paczek non-rare, one są tak... Wiesz co, trafiłem zawodnika z Evertonu. Bardzo śmieszne EA. Super. Jeszcze dwie paczki zostały, nie? Tak jest. No to otwieramy przedostatnią. Przedostatnia idzie. A Angel Di Maria na niej, a w środku. Ajajajajajajaj. Myślałem, że to Rysiu. Peja. Ilu zawodników? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Ty cały skład sobie zrobiłeś. Jak to jest możliwe? No masakra, myślałem, że ich nie przeniosę do jutra. Dobra, ostatnia paczka w środku po legendzie i gramy. Dobra. Oczywiście. No dobra. Prawie. A trafiłem dzisiaj jak na złość. Jak w ogóle ta karta, którą trafiłem ma jakby sens egzystowania. No to jest prawy pomocnik, który ma 54 tempa. No dobra, zawodników już mamy wszystkich wypakowanych, także teraz pora zbudować składy, więc widzimy się za chwilkę. Dokładnie. Dobra, pokaż co masz ciekawego. No dobra. Dumbie ma, o lol. No Dumbie mam, ale tak poza tym nie mam w ogóle zgrania tak naprawdę. Anderlecht widzę tutaj ładny, no Tepa też masz, he. No w ogóle nie, ty masz połączeń zielonych. Do mnie to tutaj jesteś tutaj, nie wiem. No wiesz, najlepiej siadło z tym Anderlechtem, nie? No tak, to ale Tep jeszcze tam obrońca z tym, co pokażę. No dobra, no nic, muszę sobie radzić Dumbią, nie? Nie. Oj, pierwszy, ale akcja fajna. Nie ma akcji fajnej. Graliśmy ze sobą w ogóle w tą FIFA? No nie, w ogóle. Znaczy na tych eventach, ale... Ale w Ultimate'a o tym chodzi. Chyba nie. W Ultimate'a chyba jeszcze nie. Wiesz co jest najgłupsze? Że po rzucie rożnym zawsze możesz dostać Dumbia? Taką kontrę. Nieważne co masz ustawione. Nie, ten typ jest. Nie. Aj, dobra, rzut rożny. Pyk! Widziałeś mojego bramkarza, jak to perfidnie tak wyłapał? Co perfidnie? To był mocny strzał, który prawie nie połamał rąk twojemu. Się odsunąłeś zajebiście. Możesz mnie nie rozpraszać, ja tu próbuję się skupić, bo nie umiem w tą grę grać, a ty mi próbujesz tutaj utrudnić wszystko. Jak tylko możesz. Na tym kanale się tego nie nauczysz, przykro mi. No to ty wiem. No nie, no bez przesady, to cię teraz poniosła fantazja łańska. Niedużo. Niedużo, no wcale. To jest kopanina w środku. No to pack and play, zapomniałeś już jak to jest? No. Kuchnij no, mu gdzie tam, no widzisz? No ale no pa, no nie, no to jest te faule w tej FIFA, to jest masakra przecież jakaś. Masz tam. Teodorczyk jak chuchnął. Chyba nie strzelisz do tego gości.
No, tak myślałem. No, dzięki. Faul. No właśnie, faul. Na mnie. Ja cię faulowałem, ciekawe. Jestem, że ty, kurde, zniszczyłeś mnie naprawdę. Straty moralne do teraz. Teodorczyk, huchnij mu tam, niech się przewróci. Dubia poleciał. Się prawie, ale dobrze, dobrze, podoba mi się jego nastawienie. Patrzcie, tutaj zwodzik. Obrońca nie wiedział, co się dzieje. Oj, właśnie już widziałem, kto przegrał. Jak to nie wpadło? Nice. Yeah! Adler, tak jest. Zmieniłeś bramkarza? Przecież to rally tam przed chwilą był. No nie. Ale to mało brakowało, ale zepsułem. To powinienem lepiej wykończyć. Bo naprawdę cię dzisiaj tak, masz ochotę na jakiegoś longshota, widzę tutaj. To był Valencia, no co on zrobił? Pięknie, Valencia. Ale go zgwałcił. Jak? To on ma 50 tempa, ten obrońca. Agentami. Nie dojechał. Widziałeś? No. Przepchaj się tam. A, Adler. No! Weź ty! Nie, no! Oj. Ale to była chyba najlepsza akcja twoja w tym meczu. Dobra, wyszła. Tylko, że... To znaczy, miałeś... Nie, już druga setka twoja. O, teraz? Jak to wpadło? No nie! Z tych wszystkich, które miałeś, to... No. Ale ja byłem przekonany, że to nad bramką poleciało. Patrzę, to w bramce jest. Nie wiem, czy to jest środkowy obrońca? A nie wiem. No. Dobrze? Świetnie. O lol, ale błąd środkowego obrońcy i mamy 2-0. Nie! Jak? Wytłumacz mi to, proszę. Bo co nie ty rozumiem. Zrobiłeś? No przecież postrzeliłem, a co miałem jeszcze zrobić tam? O lol, no pusty. Dumbia, ja już nie dziwię się, że go w innym składzie nie widziałem, jak on taki gra rzeczy. Coś mi, niby mam zgranie, a ten skład to tak... Patrzcie, jak odpowiedział. Dumbia w koszulce to jak masz tego, ty masz Olisadebę, to się nie liczy. Tak ci się odbija idealnie wszystko. No mówię, wszystko mi pod nogi wpada i to widzę. Gra mnie lubi teraz w tym meczu. Dawaj, no. Ja nie mogę podać piłki normalnie. Patrz, jakie tutaj lecą. Dumbia, tyk, jest 3-0. Jak? Nie wiem. To nie powinno wpaść za cholerę. Dumbia. Nie, ja to bardzo dobrze rozumiem, bo nieraz jest tak, że gram jednym zespołem przez 5 meczów, wygrywam wszystkie i to tak konkretnie, a potem przychodzi mecz, w którym oni totalnie nie grają. To był chyba mój pierwszy strzał w ogóle. No. Patrz, w tym właśnie. Honorowa, pocałuj to w tym miejscu. Tak. Tu trafiłeś. Nie. A ja właśnie się spodziewałem, że będzie mi się super grało, a grało mi się tak... A może u mnie ten Dumbia dużo zrobił i ten tep na ataku, to wiesz. Może miałem to tego Tielemansa, kurczę, myślałem, że coś lepiej. No cóż, w takim razie ja muszę skwincelować. Pierwszy mecz w tym roku w Ultimate Team w tyłek niestety. Dobra, czekaj. Versus Lachu 1-0-0. I dobra, i to jest ostatni raz mecz, jaki rozegraliśmy przez FIFA 17. Więcej nie gramy. No dobra, ja biorę się za Quixel. Dziękuję ci bardzo serdecznie za odcinek. Dzięki też. Usuwam sobie wszystkich z przyjemnością. Chociaż tego Tielemansa spodziewałem się, że naprawdę będzie dobry. 5 słabszej nogi, no cóż. Widzimy się następnym razem w kolejnych odcinkach. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do następnego, także na razie i piona. Na razie.